czy narodzinom miasta mogą towarzyszyć emocje takie jak narodzinom człowieka. Pani Zofia Puzdrowska przyszła na świat w szpitalu sióstr Wincentynek, obecnie szpitalu miejskim w Gdyni, 10 lutego 1926 roku. W tym samym dniu Gdynia, ukochane dziecko II Rzeczypospolitej, otrzymała prawa miejskie. Stefan, ja wyglądam na 80 lat, ja? Absolutnie nie. Pani Zofia dochowała się syna, trzech córek i trójki wnuków. Jej rówieśniczka, Gdynia, z kilkutysięcznej osady rolniczo-rybackiej wyrosła na aglomerację morską, która liczy dziś ćwierć miliona mieszkańców. W 1920 roku, czego symbolicznym aktem były zaślubiny Polski z morzem w Pucku, rysuje się nasze wybrzeże. Ma ono wtedy około 76 km, a więc niewielki skawek wybrzeża. Gdańsk został nam nieprzyznany decyzją Traktatu Wersalskiego. Zanim tutaj Gdynię wybudowano, to statki często z Redy Gdańskiej chowały się przy zachodnich, północno-zachodnich wiatrach, tutaj właśnie w okolice ujścia rzeki Chilonki. Stąd pan inżynier Wenda dokonał rozpoznania geotechnicznego terenu, w którym uznano, że obszar pomiędzy Gdynią Redłową a Gdynią Oksywiem będzie najlepszym terenem na budowę portu. Nowoczesność u tej osoby już by można określić na podstawie fryzury. Aha. Nie poszedł tym kierunkiem strzyżenia bardzo krótkiego, tak zwanego oficjersznit, tylko właśnie elegancko. Ten krochmalony kołnierzyk dopinany, który no nigdy nie był powyginany, tak jak to często widzimy teraz u różnych postaci w telewizji. W 1922 roku Sejm przyjmuje uchwałę o budowie portu w Gdyni. W pejzażu gdyńskich nabrzeży wyrastają budowane bez wielkich technologii, ale z zapałem, pierwsze inwestycje. Przystań rybacka i tymczasowy port wojenny. Jednak właściwy rozwój Gdyni następuje od momentu, gdy tekę ministra przemysłu i handlu obejmuje inżynier Eugeniusz Kwiatkowski. Golił się na co dzień, o wąsi dbał, przecinał tak zwane strzyżenie Hardiego, które się szczygło brzytwą samą. Tak, ja się zastanawiam, czy ta muszka jest pewnie nieprzypadkowo założona. Myślę, że jakieś tam inklinacje konserwatywne ten pan miał w sobie, bo to właśnie było typowe dla mężczyzn, którzy takim zasadą hołdowali. Kwiatkowski przekonuje rząd do priorytetowego traktowania Gdyni. Uruchamia na rzecz miasta ogromne fundusze państwowe. Gdynia w błyskawicznym tempie zaczyna rozbudowywać się. W dobie kryzysu końca lat 20. miasto jest dla wszystkich poszukujących zatrudnienia prawdziwą ziemią obiecaną. W Polsce było wielkie bezrobocie. Tutaj każdy mógł otrzymać pracę i mógł ten przyjść, jak pamiętam z opowiadań dziadka. Oni nigdy nie szukali, oni sobie napisali 2,50 na godzinę chce mieć i czekał przed portem. Istniała obawa, czy gdyńskie inwestycje sprawdzą się na wolnym rynku bez wspomagania pieniędzmi z budżetu kraju. Rozwiązaniem okazuje się strajk górników brytyjskich, który wywołuje nagłe i nieograniczone zapotrzebowanie na polski węgiel. Ze śląskich kopalń trafia on koleją do Gdyni. Stąd płynie dalej, przynosząc miastu dobrobyt, a polskiej gospodarce stabilizację. Gdynia staje się polskim oknem na świat. Wszystko działa tu jak w szwajcarskim zegarku. Po otwarciu w 1930 roku linii żeglugowej Gdynia-Nowy Jork rozpoczyna się złota era polskich transatlantyków. Najsłynniejszy z nich MS Batory będzie pływał aż do końca lat 60., kiedy to zastąpi go nie mniej legendarny Stefan Batory. Samo życie na plaży jest również bardzo ciekawą rzeczą. Trzeba pamiętać, że to już zaczynają być plaże koedukacyjne. I tu przebiegała plaża, także nabrzeże francuskie, cały pirs, następny pirs węglowy i port rybacki to jest wysunięty w morze. Dzisiaj czasami taki zarzut słyszymy, że ta plaża w Śródmieściu taka mała, ale pamiętajmy, że mogło jej w ogóle nie być. To się wiązało z tym, że port zabierał coraz większe połacie tego terenu. Zapadła decyzja i przyłączono w ten sposób Orłowo do Gdyni. Tam zbudowano molo ponad 400-metrowej długości. Tam miano stworzyć letnisko właśnie w zamian za te utracone plaże. To jest już Hotel Polska Riviera, Hotel Kaszubski, w których odbywają się dancingi. Jest Kino Morskie Oko, odbywają się projekcje najnowszych wtedy filmów, jakie można było na europejskim rynku obejrzeć. Bo istotnie, życie w Gdyni lat 30. przypomina film.
interesujący przebieg akcji, barwni bohaterowie i obietnica happy endu. Kierować powinien zawsze mężczyzna. Nieznajomy. Jeśli jest nieznany żołnierz, może być nieznany pod chorążem. Ależ panie, nieznany żołnierz musiał wpierw umrzeć. Nieznany pod chorążem również umiera. Zachwytu. Ach, jak to poznać, że pan przybył na wichrze? Nie. Na przeznaczeniu. Młoda Gdynia to młodzi ludzie, którzy czerpią z życia pełnymi garściami. Panny marzą jednak o książętach z bajki, oficerach marynarki wojennej. W naszej marynarce wojennej w tym czasie służą wspaniałe niszczyciele o nazwach Grom, Błyskawica, Wicher, Burza, okręty podwodne, Orzeł, Sęp, Żbik, Wilk i Ryś. Wzbudzającym powszechny szacunek autorytetem jest wówczas admirał Józef Unruk. Pan admirał Unruk miał owczarka niemieckiego, wabiącego się Komin. Marynarze cieszyli się z tego, że admirał ma psa, dlatego że Komin, lecąc z przodu, ostrzegał wachty przed zbliżającym się trudnym wydarzeniem, kontaktem z dowódcą floty. W końcu lat 30. spełnia się marzenie Eugeniusza Kwiatkowskiego o wielkiej Gdyni. Gdyński port, wtedy jeden z najprężniejszych w Europie, przeładowuje rocznie 9 milionów ton towarów. W ciągu kilkunastu zaledwie lat powierzchnia i zaludnienie miasta zwiększają się dziesięciokrotnie. Trzeba było wielkiej pasji, aby uwierzyć w taki rozwój wypadków. Pasji, której nie zabrakło Kwiatkowskiemu, ale i wielu zwykłym ludziom, mieszkańcom Gdyni. Jeszcze niedawno przybywali oni tutaj za chlebem, porzucając rodzinne strony i podejmując ryzyko stworzenia czegoś z niczego. Teraz byli najlepszym świadectwem sukcesu miasta. Mój tata przyjechał do Gdyni jako bezrobotny. Miał 75 zł w kieszeni i razem z Gdynią rozpoczynał swój własny interes. Tu mamy blankiet filmowy z dziesięciolecia jubileuszu tej firmy. Były filmy żydowskie, konkurencyjne w tej branży. I dlatego podkreślenie jest, że firma chrześcijańska. Dwa sklepy jubilerskie, samochód i pełna prosperity. Później niestety Niemcy zabrali obydwa sklepy z pełnym towarem, z pełnym wyposażeniem. Wybuch II wojny światowej wstrzymuje imponujący rozwój Gdyni. 14 września 1939 roku wojska niemieckie przejmują kontrolę nad miastem. Rozpoczynają się wysiedlenia i represje. Miejsce zamieszkujących miasto Polaków zajmują przybyli z głębi Rzeszy niemieccy osadnicy. Z rozkazu Hitlera Gdynia zostaje przemianowana na Gotenhafen, port gotów. Nazwa ta podkreślać miała rzekomo germański charakter miasta. Widzimy widokówki z okresu Gotenhafen. Takie widokówki wysyłali do swoich narzeczonych żon niemieccy żołnierze. Aresztowani przez Niemców gdynianie trafili do obozu koncentracyjnego Stutthof oraz do Piaśnicy. Tam zostali rozstrzelani. W 1946 roku zwłoki ofiar Piaśnicy zostały ekshumowane. Ciała rozpoznane w Piaśnicy pochowane zostały na cmentarzu Redłowskim. W 1945 roku Sowieci rabowali co się da. W jednym z transportów bydła z Półwyspu Helskiego, który odbywał się na barce, płynęli żołnierze radzieccy, którzy postanowili nie opływać falochronu, tylko przedostać się przez szczelinę. Szczelina ta okazała się być zaminowana. Barka z żołnierzami oraz bydłem wyleciała w powietrze. Szczęśliwie wszyscy się uratowali. Niestety jeden z żołnierzy radzieckich nie potrafił pływać. Uratowała go krowa, dzięki której dopłynął do brzegu. Widzimy tutaj nieco przecięty w kadrze łeb krowy, a powyżej ogon, którego trzyma się uratowany żołnierz radziecki. W ten sposób wypierająca Niemców Armia Czerwona wkracza do Gdyni, a Gdynia do socjalizmu. Ocalali w zawieruchach wojny gdynianie wracają do swojego miasta. Władze zaprzęgają wszystkich do odbudowy zniszczeń. Rezygnacja z amerykańskiej pomocy finansowej w ramach planu Marshalla sprawia, że ludzie pracują często jedynie w zamian za jedzenie i prowizoryczny dach nad głową. Nadzorowałem odbudowę zniszczeń wojennych i budowę również nowych nabrzeży.